Ło! Kurde, jaka walka w ogóle pomiędzy dwoma światami, co to ma być? What is this game? Jak się w tym połapać? Okej. Kurde, w tej grze są po prostu takie interesujące mechaniki, że... Chyba coś takiego było już w innym tytule. Jakiś time shift, coś w tym stylu, że pomiędzy dwoma światami się przełączało. Ale zapomniałem. To było strasznie dawno temu. Ja tylko czytałem o tej grze recenzję. O, urządzenie nadgarstkowe, to ten koleś właśnie. No w sumie bardzo prosto byłoby tutaj teraz wrócić. A, okej, teraz możemy sobie przełączyć, nice. O, i tutaj niestety zamknięte, no cóż. Kurde, to jest genialne, dajcie spokój. Dobra, przejdziemy sobie. A co teraz się stanie, jeżeli tak kliknę? Ło, pomyłka. Przegrałem. Myślałem, że będzie wolniejsza śmierć, sam nie wiem. Dobra, rozumiem. O, tak jest, żyjemy. Dobra, nie chcemy walczyć. Przeniosłem moje funkcje AI do tego urządzenia, aby możliwe była komunikacja pomimo zakłóceń. No i teraz nie żyją. Kurde, tutaj zamknięte jest niestety... Ło! Co ja mogę tutaj teraz zrobić, pytanie? Czy wy tutaj widzicie jakiekolwiek przejście? Ło, to był zły pomysł! Zamknąć się z tymi koleściami tutaj. Ale głupie. A jeżeli tutaj go zabiję teraz? No witam serdecznie. Kurde, ta gra jest za dobra. Ojej. Dobra, jakoś tutaj trzeba się dostać, ale niestety nie wiem jak. Wszystkie zwierzęta zdenerwowałem teraz. Kurde, nie mam pojęcia, no. Może tutaj mnie coś ominęło. No tędy nie przejdę. Jest zablokowany. Jakiś szczytnik linii? A, okej. Wykryto wroga? Zaraz. Te drzwi nie powinny być teraz otwarte? Ła, to ja sobie tak zrobię, już ich nie ma. Co to jest to? Jakieś dziwne tutaj były... Nie wiem, znaki po nich. Dobra, chyba nie musimy walczyć. Tutaj pewnie zamknięte, tak jest. No, okej, rozumiem. A, tutaj wszędzie ci przeciwnicy byli, tak? Ale się dziwią, nie? Ale skill! Jak on to robi? O mój Boże! No witam. Kurde, wyobrażacie sobie walczyć na takiego przeciwnika? To by było trochę takie... głupie. Ło, tak jest! Zabił Pathfindera! Zabił Pathfindera! Jak ja mogę go tutaj porobić, no? Nie ma go nigdzie! Kurde, nie trafiłem jeszcze. Dobra, tych zaraz jeszcze porobimy. Kurde, chciałem dwóch jednym strzałem zabić, ale nie dało rady. O, jeszcze jakieś wieżyczki, żeby było przyjemniej. Wspaniale po prostu. Ło! O, tak się chyba jeździ. Tutaj te wieżyczki były, tak? Wow, a tu jest jeszcze dinozaur. No to nieprzyjemnie. To ja już nie wiem, w którym świecie wolę być. Kurde, jakie potwory głupie. Dobra. Kurde, jakie to jest po prostu przyjemne tak przełączać między tymi światami. O, czyli zaraz tutaj wszyscy będą, rozumiem. Wow, co się dzieje tutaj? A nie, bo tutaj ogień był, nie wolno tutaj wejść, przepraszam.
Dobra, to już chyba wszyscy? A, jakoś poszło. Tylko właśnie wszystkie windy są tutaj pozamykane. Wolę tutaj nie sprawdzać w sumie. Pewnie tam ogień jest. O, jeszcze potwory głupie, one wybuchają, więc to już w ogóle. Kurde, w którym by tutaj świecie być obecnie? Może tutaj? Tutaj coś mamy? Nic nie mamy. Gdzie mam się dostać? Pomocy. Czy wy macie jakikolwiek pomysł? Tutaj trzeba się jakoś dostać? A, okej, okay, dobra, rozumiem, nie zauważyłem tego. W sumie ciężko było zauważyć bez podpowiedzi. Wow, jakieś drony, dajcie spokój. Nie wiem, pewnie na górę mam pojechać. Ups. A tutaj jest jakiś przeciwnik, kurde, jak sobie tutaj poradzić? Dobra, jest ta sprawa. Kontynuować operację, test ma być przeprowadzony. Pilocie, może nam tu pomóc fragment niepełnego dziennika Andersona. Włączam odtwarzanie. Nawet nie ma żadnych przeciwników? W którym ja świecie powinienem to przeszukiwać? Co to w ogóle za plan jest? To w górze coś takiego planują zrobić? Nie wiem? Tak to wygląda? To wygląda jak jakaś, nie wiem, gwiazda śmierci. No jestem obecnie zagubiony, muszę przyznać. Dobra, może się jednak cofnę? Nie, tam się nic nie odblokowało. Wow, okej, dobra, to jednak wolę ten świat. No, dobra, pewnie tak trzeba przejechać. Co ja teraz planuję, w sumie nie wiem. Ej, skąd? What the hell? Skąd oni do mnie strzelają? Ale pożar, nieprzyjemnie. Skąd? Skąd oni wiedzą, że ja tutaj jestem? A, hehe, pozdrawiam. Gdyby dało się go jakoś zniszczyć tutaj. Nie, nie ma sensu. No niestety, szyby tutaj nie zbije. Kurde, nie wiem, no. Ognia przez szybę, no. Co za idioci, co oni sobie myślą, no. No to mamy problem. A tutaj w sumie nie byłem jeszcze. Coś się tutaj znajduje fajnego? Kleszcz? Nie wiem. To jest nie wiem po prostu. No jestem taki trochę zagubiony, muszę przyznać. Okej, dobra. Ale kurde wymyśli, nie? Ale kurde wymyśli. Gratulacje. Trzeba wskoczyć w ogień, żeby zadziałało. A, okej, dobra, rozumiem. Jednak aż tak nie mogę wbijać. Koleś mi z shotgunem w twarz po prostu sprzedał i tyle. Gdzie jestem? What the hell? A, już tutaj byłem, zaraz, zaraz. Czyli tędy mam przejść chyba. Kurde, to jest taka fajna mechanika jak z Portala na przykład, nie? Taka w sumie, nie wiem, czy nowość. Może nie do końca nowość, ale... To chyba było w innych gierkach stworzone już. Kurde, jak ja obrywam od niego! Koleś mnie zhakował, nie? Ale typ. A, tutaj ogień był. O mój Boże, zapomniałem. A tutaj co się dzieje? Dobra, spoko. I co z tymi wszystkimi kulami? O co tutaj chodzi?
Zawsze zamknięte to jest. Dziennik Andersona. Na nic mi to wszystko. Coś czuję, że zaraz w dwóch światach tutaj mnie zaczną atakować, nie? Ło, okej, wszystkie bomby. To już chyba wolę ten świat, sam nie wiem. Ciężko powiedzieć. Kurde, nie wiem co ja tutaj próbuję. O, działka, po prostu wspaniale. Co to jest? Massive? Ja w sumie, jeżeli chodzi o tą grę, to wolę ten shotgun. Karabin... Czy ten, o tego kolesia jeszcze sobie zabijemy? A tutaj hełm jest, pewnie tak się zdobywa, okej, okay, tak jest. Kleszcz. Kogoś tutaj jeszcze mamy, a roboty głupie, bez sensu, nawet nie zwracać uwagę. Rozgrzewać zewnętrzne pierścienie. Gdy Arka będzie na miejscu, rozpoczniemy. Dobra, jasna sprawa, a więc... Ło! Nie zabiję go. Wow! Jaka miejscówka piękna, dajcie spokój. Co to ma być? Co, mamy skakać po tym wszystkim, naprawdę? Oj, twórcy tej gry po prostu są dobrzy, nie? Po prostu Respawn Entertainment to... O, to jest dziura, naprawdę. Co? Ale mi zrobili! Are you serious? A, bo to trzeba skakać pomiędzy... This game is so good, nie? Oh my god, naprawdę. O, tutaj można tak chodzić po tym? Dobra, zaraz będę tak trochę porobiony. Ło, dobra, zdążyłem na czas. Ej, wskakuj tutaj. Kurde, co się dzieje tutaj? A, zwierzęta jeszcze, najlepiej. Nope. Co to jest? Jaki wybuchający? Pierwszy raz taki widzę. A, tędy sobie przejdę może. Ło! Ja zostałem zmierzony! Jakieś granaty jeszcze, dajcie spokój. Ło! Nie! Ja tego po prostu nie zrobiłem, nie. Dobra, rozprawmy się może z tymi przynajmniej, ale... Kurde, to jest ciężkie, no! Muszę przyznać wam. Dobra, to jest shotgun. Uff! Albo nie! Kurde, myślałem, że już wszystkich porobiłem. Ha! Porobiony! No i tyle. Dobra, przynajmniej jeden świat jest bezpieczny. Teraz sobie poróbmy w drugim. Rozróbek. Kto jeszcze tutaj do mnie strzelał? Ile tych robów. Jezus, jakieś wyrzutni do mnie strzela, naprawdę. Ci kolesie mnie serdecznie nie lubią. A i tutaj trzeba przelecieć. No niestety, tym światem raczej nie damy rady. No nie! O mój Boże, co się stało tutaj? Dobra, w tą stronę, dziękuję serdecznie. Nie mogłem wskoczyć. Jak sobie tutaj teraz poradzić, pytanie. No tutaj jest ogień w tym drugim świecie chyba, nie? Nie, tutaj nie ma akurat. Okej. To ciekawa rozgrywka, nie, polecam po prostu tą grę. O mój Boże. Dobra, jak sobie tutaj poradzić z tym wszystkim? No trzeba jakoś to włączyć chyba. A ja nie mam pojęcia jak. Może tym? Nie?
Może muszę tak przelecieć po prostu. Dobra, łatwa sprawa. Co to za snajperka? Dublet? To chyba triple take. Z tego, jak on się nazywał, a ta gra, zapomniałem. Apex Legends. Wow, jeszcze prawie umarłem od spadku, zapomniałem o tym. Na koniec trzeba skoczyć jeszcze. Obrali zatem księżyc zagraniczny. To był tylko cholerny test. Zastępamy kilka z naszych planów. Chcą zniszczyć kolor. Do tego przesunęli termin. Muszę wysłać te informacje Sarze. To jakieś trupy. A zaraz, to w obu tutaj przypadkach już się zaczęło coś dziać chyba. Jezu, ja już nie wiem, w którym ja świecie jestem, to jestem popsuty. A, walczyli ze sobą. To ostatnie nagranie majora Andersona. Cooper, na podstawie twoich danych opracowałem plan. Będę na zewnątrz. Dobra, czyli mamy po prostu wrócić. To chyba tędy, z tego co rozumiem. Otwarte chyba będzie? Nie, niestety. W dwóch przypadkach się to samo stało, to dziwne. Co to ma być? No te światy zaczynają się chyba zacierać, sam w sumie nie wiem. To wszystko wygląda bardzo podobnie. Co, już koniec? Zlecam spotkanie przy pierścieniach celem analizy sygnatury energetycznej Arki. Dobra, co my tutaj mamy w takim razie? Ktoś tutaj w ogóle jest? A, rozumiem. Jak go przywaliłem, nie? Spoko, pozdrawiam. No kurde, jeszcze tutaj 50, a mogę jakiś granat rzucić? Coś takiego? Zapomniałem już. Wow! Z tym nie chcę walczyć, absolutnie. Ma nawet ten nasz tutaj walczy. Jezu, ile jest tutaj przeciwników. Jezu, jest jeszcze ten robot, naprawdę. Ale mnie gonią wszyscy. No nie, ale ten... Ale oberwałem nieprzyjemnie. Przepraszam. Kurde, jakie mocne te roboty. Zmiana planów. Z headshotów się tutaj pobawimy. A tutaj było ich całkiem sporo. Tego grubasa głupiego. Dobra, tutaj jest gruby. Dobra, jeszcze ktoś został? Jeszcze te głupie roboty, ich lepiej ze snajperki bić. Dobra, co jeszcze? A, tędy mam się wydostać, tyle jedynie chyba. Pilocie, znalazłem włącznik aktywujący pomost prowadzący do pierścieni, zaznaczam. Gdzie ten nasz w ogóle? O, tutaj jest? A tutaj go nie ma. Wygląda na to, że działania podjęte przez ciebie w przeszłości sprawiły, że automatyczne systemy ochrony są teraz wrogo do nas nastawione. No to wspaniale po prostu, no. I co ja mam? Jezu, jakieś demony! Gdzie mam iść w takim razie? To ja już nie wiem. Ten ze mną tutaj walczy, więc jestem raczej bardziej bezpieczny w tym świecie. Bo tutaj to po prostu jakaś... Jakiś hardcore się dzieje. No i co teraz? A, możemy do niego jeszcze wsiąść, no dobra. Pilot przejmuje kontrolę. A jeżeli teraz zmienię... A, mogę zmienić. Wykonać misję. Zaznaczyłem ci sterownik pomostu. Musisz go wysunąć, nim ta forma testowa tak krzywiacza eksploduje. Cel? Jest jakoś tam dalej o wiele, nie wiem. Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Kurde, ale obrywam. Ten cel tego
gotowy. Dobra, może się cofnijmy w takim razie. No, jeszcze bateria, wspaniale. A to ja sobie w tym świecie po prostu przejdę, bo tutaj jest w miarę łatwo. Cisnę tego robota. Najlepiej. Dobra. A, tutaj jest otwarte, wspaniale. No, jakieś ulepszenia mamy. Rdzeń salwy gotowy, dobra. Tutaj trzeba chyba wyjść. Zaraz, jak się wychodziło, w ogóle zapomniałem. Halo, hakujemy. Z nożem hakujemy, tak się to robi, pozdrawiam. Ej, zaraz, to jest przeciwny tytan, niemożliwe. Aktywowano sonar. Dobra, halo, wsiadamy do tytana. A tutaj była jakaś życie, dobra, wspaniale. A, mamy się ewakuować, tak? To ja już nie wiem w sumie. W którą stronę ja mam iść teraz? To zaraz wszystko wybuchnie! O my god. Dobra, jestem zgubiony. Gdzie mam iść teraz? Co jest w ogóle naszym zadaniem? A, tutaj mamy się dostać jakoś. A, bo tutaj się otworzyło, dobra, rozumiem. What is this? Dobrze zrobiłem? Już nawet nie wiem, w którym ja świecie byłem. O nie. O nie, co się tutaj dzieje? Nawet nie mogę im tej headshota sprzedać. Kurde! Ta gra to sztuka, dajcie spokój! Co oni zrobili tutaj? Nie. Lewy shift, żeby co? A, jeszcze poziom przybliżenia, no po prostu wspaniale. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to ja tutaj obecnie robię. O, jazda po lince. Kurde, Respawn Entertainment. Nie, w ogóle mi to nie działa niestety. Za dużo z tego korzystałem i popsułem czasoprzestrzeń. Zaraz się to wszystko po prostu zawali, dajcie spokój, nie. Wchodzę do czarnej dziury chyba obecnie. Naprawdę? My mamy to zebrać, czy co? Przeskanować arkę. Dobra, jasna sprawa. To wygląda jak niebezpieczny pomysł. Dobrze, pilocie. Skan zakończony. Zgodnie z odkryciem Andersona, IMC chciało zniszczyć planetę Harmonia pełnowymiarową wersją tej broni. Pilocie Cooper, to jeszcze nie koniec podróży. Musimy przekazać te dane flocie. Kurde, te misje są naprawdę coraz ciekawsze, no. Ja myślę, że poprzednia misja będzie super interesująca. Była właśnie, no, z tym całą ruchomą fabryką, jak to się właśnie wszystko ruszało. A tutaj kolejna misja, no po prostu przechodzenie pomiędzy tymi światami, nie, no po prostu ta gra jest coraz lepsza za każdym odcinkiem. Coraz bardziej mi się to podoba. Pilocie takie Cooper, pomysły Anderson ciekawe. Żyje. Możemy jednak dokończyć jego misję, przywracając łączność z flotą. Możemy wykorzystać pobliski nadajnik międzygwiezdny. A jak nie dotrzemy na czas? Na planecie Harmonia zginie 40 milionów istnień. Musimy przekazać tę informację komandor Sarze Briggs. Pilocie, widzę przed nami nadajnik. Dobra, ale niestety to już koniec, jeżeli chodzi o tą zmianę czasu. Skanowanie wykrywa minimalne. Już to jest właśnie koniec tej mechaniki, no ale w tym odcinku kolejnym, może jutrzejszym, w sumie nie wiem kiedy opublikuję, jak będę miał tam uwaga, jeszcze trochę czasu, jak to wszystko nagram. A więc dobra, jeżeli chodzi o dzisiaj, to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zostawiajcie lajki, suby, dzwonki, jeżeli tak.
No i tyle, ja się z wami żegnam, a więc do jutra.